Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Dark Moon. Poprzednio przychodziliśmy kanał drugi i po trzeci ścieków, teraz natomiast pójdziemy w inne miejsca. Krowa tu jak widać jest, trzeba jeszcze poprzywoływać. Sprawdzałem synergię, są, ale to i tak niewiele. Trzeba udać się do Fary, żeby Una to bardzo pomogła. Jest też inne. No i teraz będzie po prostu można łatwiej przywoływać. To oczywiście zrobimy. Jeszcze tylko coś pozmieniam, mam nadzieję, że tego nie widać. Na nagraniu. Gdyby było to kiepsko, ale zaczynamy. Tu żadnych przedmiotów nie chcę. Runa ta zalega, ale nie mogę trafić czegoś, co trzeba. A niech kruki nadal będą. Ja oczywiście też się mam zmienić, no ale zobaczymy tą broń. Nie wiem, co ja miałem zrobić poza odcinkiem, jeżeli coś w ogóle miałem robić. Żaden najemnik już lepszej nie otrzyma. Tu są trzy, ale szybkość ataku jest po prostu szybka broń, mi trzeba bardzo szybko. A tu niestety takiej nie widać. Możemy jeszcze szybko zobaczyć w akcie pierwszym, gdyż ja bym chciał właśnie rozwijać tą broń o coś nowego. A jak te kamienie? Dobrze, jak widać. Chciałem natomiast wcześniej, co jest? Dobrze. O, niewiele ich jest. Te można by tu rozwinąć bardziej, ale... Tak zróbmy. Na przykład najemnik by miał 20. Jest jedno 20, tu jest drugie 20. Można by jakoś jeszcze coś lepszego z tego zrobić. Natomiast ja bym chciał to zmienić na... No po prostu jeszcze zobaczymy. A czy ja w skrzynce nie mam? Tu jest, jak widziałem, 2. Tu jest 3, ale tylko zwykła szybkość ataku. Tak być nie może. Udamy się teraz tu pod klapę. Sprawdźmy. Chelsea może być. Oby było. Jest. Nawet kilka takich kupimy. Ale nie ma. To mi da sporo mocy. Oczywiście tu się odpisze lekko, ale... Coś tam się też doda. Mam nadzieję, że poziom mam, żeby z tej runy korzystać, a chyba tak jest. Tu nic już nie będziemy robić. Mam co chciałem. Chociaż mogę tu poprzekładać, dopiero później wrócić na drugi akt ze wszystkim. Tu nic się nie zmienia. Runa tal jest. Będzie lepiej. No, to nie umiem wyciągać przedmiotów, więc sprzedam, żeby mi nie zalegało. Wystarczyło powrócić do aktu pierwszego. Szkoda tych włożonych, ale trudno. Na razie mamy tala. Dla najemnika coś się lepszego będzie szykowało. Nadal jest tu za jasno, zaraz trzeba pozmieniać. O, chyba doszedłem do konsensusu. A nawet jest za bardzo. A, tak niech będzie.
Oj, huku narobiłem. Dlaczego nie możemy ruszać? A, oczywiście, myszka. Ale... No, ma kaprysy swoje. Znowu. Dobra, teraz tutaj wejdziemy. Kamienny growal jest poziom pierwszy. Tu jest boss. Może być albo ciężko, albo nie wiem co. Ogółem zobaczymy, jak szybko nas wykończą. Ale jak widać, to się trzymamy. Nie ma tu nic dziwnego. Więc walczmy. Ja tu też jestem lepszy. Myślałem, że tu w ogóle nie przejdziemy. Dobra, oni niech sobie walczą. O nie. Muszę jednak jeszcze zmienić, bo nic tu nie widać. Jeżeli chodzi o sprzęt. Tak powinno być dobrze. O, tutaj od razu lepiej. Te mikstury najlepsze będę brał, inne to coś się z nimi zrobi. Mógłbym jeszcze szybkość ataku samą dać w broni, ale to już później. Przy dużych obrażeniach, ale czymś tam innym to będzie można zrobić. A, zaraz. Wilków za mało i chyba tylko tego. Kruki tylko ataki zużyte mogą powstrzymać. Roślina zaraz... Aha, nie zregenerowała się. Nie chodziło mi o to. I ta roślina miała być mana, jest, wykorzystamy. Czy ja potrzebuję? Tak. No i dobra, złoto i tak się normalnie zbiera. Jest poziom pierwszy, zobaczę jak wielkość. Przejście tu. Dobrze, jak z połączeniem, gdzie ja tam wychodzę dalej? Nic. Pójdziemy tutaj teraz. I tak będzie lepiej. Jakiś poziom może się uda zdobyć. Oby. No, coś tutaj zamrażają. A, bo jest boss. O, tylko nieźle atakuje. No nie, najemnik. Ech. Świetnie. Bo tylko poziomu nie odjęło. Nie wiem, jaki miał 14. Ale coś to się... stało. I dlaczego? A niech będą te kruki na razie. I to wszystkie? Wracamy po najemnika. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt drogi. Niech się aż tak nie ceni. Poziom 13. Może miał 14? Nie, ale nic na to nie wskazywało. Mogę mieć jakieś antidota czy inne przy sobie, ale to w konkretnej sytuacji. Tak to nie ma co. Ten pełny hełm sobie zobaczę. Chociaż raczej wiem, co to jest. Ale może jakiś wyjątkowy się zdarzy? Nie. Nic dobrego. Kolejny boss, sporo ich tutaj. Teraz mam prawdziwe obrażenia. Chociaż jakby najemnik miał obrażenia, by od razu zdobył wyższy poziom.
A tu normalnie o tyle lepsze, ciężko będzie uzyskać. Ale jest przynajmniej trucizna. Oczywiście swoją broń mogę jeszcze ulepszyć. Dlatego te dziury. A z jedno antidotum się może przyda. Co to wypadło? Się sprawdzi. Kutar, nieco dziwny. Niezbyt dobry, z dwoma miejscami na klejnot. Teraz chyba przejdziemy na górę. Tak może być. Później jakoś tu dołem. O, ci są i może mogą być ciężcy. Na razie tak sobie zajdziemy. Później będziemy próbować czego innego. Tu oczywiście chodzi o błyskawice. Potrafi być mocno. No, wracamy. Nie wiem, co się tu nawet dzieje. Czy tak obrywamy. Tak będzie lepiej. Wracamy. Pełni sił tyle, żeby z kruków. Ale i tak dobrze. Ja mogę sporo przyjąć. A gdzie są szamanki? Nie ma? Aż dziwne. Powinny być. Atak mam, jak widzę, przyzwoity. Niech tak będzie. Mikstura odporności na zimno. Ja się tu nimi zajmę. Aczkolwiek nie zachodzą. Im więcej atakuje, im silniejszy jest przeciwnik, tym trucizna szybciej działa. Też te ataki się kumulują. W przypadku wilkołaka było jeszcze lepiej. Gdyż no szybciej bym te ciosy zadawał, a zresztą możemy spróbować. Jest tu szybkość ataku? 20%. Tu szybkość ataku nie ma czegoś takiego. Więc zobaczymy, jak ta trucizna by tu działała. Oczywiście punktów życia mniej. Niestety. Ale niewiele. Tam nic tu się nie uda. Już jeden wilk mniej. Jednak wolę tego, będzie lepszy. Aha, tylko jeszcze się trzeba zmienić w niego. A ja na wilka zużyłem manę. O, mniej życia jest. Trzeba będzie to zmienić. No, wszelki wypadek, jakby jeszcze się zużył, to mam go pod ręką, aby przywołać. No, oczywiście inną stroną wyjdziemy. Chociaż inne obrażenia też by się przydały tak bazowo, a to tylko jako dodatek. Jakiś będzie miał odporność na trucizny, to będzie go
ciężko pokonać. No dobrze, teraz w tą stronę, tam jeszcze dołem sobie przejdziemy i wyjdziemy, zobaczę, co tam dalej z tym. O, mamy ich tutaj. Aczkolwiek to tylko formalność. Nie będziemy się nawet zatrzymywać, idziemy dalej. Nic tu nie ma. Tu tylko poletko urn. Chcę wiedzieć, czy jak tu wyjdziemy, gdzieś będzie... A, tu wyszliśmy. O, to nie, już nie będziemy tutaj zaczynać w tym odcinku. Wrócimy sobie. Może będzie jakiś hazard. Zobaczymy. Oj, niestety nie. Czym? Chyba, że popatrzymy. Jak się coś zdarzy. Co to może być? Trzy miejsca na klejno w takich rękawicach. Obrony. O, może kościany hełm się uda? Mówię, tylko nie ma tu tego, co udziela hazardu. Nie ma, czemu Descartes Kane jest tutaj. Nie ma Elizixa, ale w pierwszym akcie jest Ghid. Należy to więc wykorzystać. I zobaczyć co nieco. Jakoś dziś mnie z tą długością odcinku wychodzi. No chyba kościany chyba mnie bardziej interesuje. Lepsze zbroje od Karacenowej również. Ciekawe, czy coś innego się zdarzy. Drogopoziomowych to tu nie ma. Nawet się nazywają pierwszo, a dopiero zmieniają, jeżeli już. O, Glewia, no ale... Tania jest może jakby 39. Niemożliwe. Niby lepsze, ale tu miejsce na klejnot, jeszcze inne wartości. Natomiast jakby pika, niby że słabo wolna, ale już by była dobra. Mogła się też dobra glewia wygenerować. Ale możliwe, że szanse na to są zmniejszone wraz z lepszym przedmiotem. No nie ma nic. Ciekawego oczywiście. Ale już glewia sukces. Może trzeba mieć wyższy poziom, jaki ja mam. Tam 20 chyba. O, płytowe buty. No to już powinna być płytowa zbroja. Skoro tak. A, nie ma nic ciekawego. Ale taki przerywnik może być ciekawy. Raczej nic nie będzie 20. Chciałoby się 90. Nie ma nawet piki. A nic ciekawego, wiem, że może się wygenerować, dlatego warto spróbować. Jak się nie próbuje, to wiadomo, że się nie wygeneruje.
jeszcze z kilka razy. Z różnych tam zajść. No i po prostu nic dobrego się nie wygenerowało. Zatem na tym etapie byśmy zakończyli ten odcinek. Możemy jeszcze wrócić przez akt. Ale to już zbędne. Tymczasem jednak myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.